Mama? Gustaw! Co się stało? Mają Gustawa! To! Tato, o czym mama mówi? Uspokój się, Mani, proszę cię. Wyobraź sobie, dziecko, jakiś wariat uprowadził naszego starego, tłustego kota. Gustaw wcale nie jest tłusty. Jest. Nie! Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Może po prostu pogonił za myszami. Ale co ty opowiadasz? Nasz kot od 5 lat nie wychodził z domu. Może trzeba zawiadomić policję? Błagam cię, błagam. Zresztą co to znaczy, że ktoś uprowadził Gustawa? Właśnie, może to jakiś dowcip. Kidnapping. No, otóż nie. Jesteśmy w posiadaniu listu od porywaczy. Proszę bardzo. Mieć waszego kota, jak chcieć kota słyszeć mruczeć, płacić. Pokażę. Faktycznie słyszeć mruczeć. 10 000 euro? Ile? 10 000. Nie dam się szantażować. Słyszysz? A mój Gustaw. Daj mi ten list. Ty nic nie płacić, koniec mruczeć. A ty włóż spodnie, bo snujesz się po domu jak jakiś menel. 10 000 euro za zwykłego domowego kota. Cześć, kochanie. Mamuś, to straszne. A ty skąd już wiesz? Mamuś już 3 razy dzwoniła. Jak to się stało? No wyobraź sobie, dziecko. Między 19 wczoraj wieczorem, a 6 dzisiaj rano jakiś nieznany sprawca albo sprawcy uprowadzili naszego kota Gustawa. Żądają okup. Proponuję nie płacić. Kto jest za? A ile w końcu zażądali? 10 000. Kto jest za? Jestem za tym. Brawo. Żeby zapłacić. No daj spokój. Chyba nie mówisz poważnie. Zawsze miałem cię za drugą rozsądną osobę w tej rodzinie. Alfons, jeżeli nie zapłacisz, to ja się rozwiodę. No nie mów głupstw, dobrze? Ja mówię poważnie. Nie dam się szantażować nikomu. Spróbujmy przeanalizować to na spokojnie. Ale co tu jest do analizowania? Powinniśmy wezwać policję. Lepiej nie, mamo, lepiej nie. Nie, lepiej nie, też tak uważam. Wiesz, gliny pękną ze śmiechu, jak z tym wyjedziesz. O, może to jest po prostu taki żart. Dzieci z sąsiedztwa. I Gustaw już dawno siedzi sobie spokojnie na fotelu i śpi. Ja uważam, że to jest robota czerwonych komet. Czy ja? Czerwonych komet, no. Nie słyszeliście. Działają od 1 grudnia, codziennie nowa akcja. Mają hasło Precz z dyktaturą elit, czy jakoś tak. Czytałem ci parę razy o tych czubkach, pamiętasz? Przebierają się za świętych Mikołajów i napadają. Ach, ci! Ale to nie można tak sobie powiedzieć, napadają. Oni uważają się za nowoczesną odmianę Robin Hooda. Zabierają bogatym i dają biednym. Czyli napadają. Ale mają podbudowę ideologiczną. Komuniści! Tato, czerwonym kometom zależy na tym, żeby zwrócić uwagę na niesprawiedliwy podział dóbr materialnych. No to dlaczego, dziecko, w takim razie uprowadzili nam kota? A no właśnie! Od bogatych do biednych. Ale ja nie jestem bogaty. Jestem zaledwie dentystą. Jesteś częścią systemu kapitalistycznego. Mnie jest wszystko jedno, kto uprowadził mojego Gustawa. Czy święty Mikołaj, czy komuniści. Ja chcę go mieć z powrotem. No to trzeba będzie zapłacić. Nie zapłacę 10 000 euro za starego, wykastrowanego, tłustego kota. Alfons, zabraniam ci tak mówić o moim Gustawie. Mam rację, czy nie? To jest rasowy kot. Mam rację. Jak tak dalej pójdzie, to w takim razie będziecie musiały się zastanowić, z kim chcecie spędzić święta. Czy z kochającą mamusią, czy z tym dyktatorem, dla którego zasady są ważniejsze niż żywe istoty. Mamo, porozmawiajmy spokojnie. Bibi. Mnie i tak tutaj nie będzie. No, to jest dopiero bezczelność. Opuszczać rodzinę w najtrudniejszym momencie, od kiedy Margaret zdawała egzamin na prawo jazdy. Ale skąd mogłam wiedzieć, kiedy rezerwowałam bilet do Dubaju? Boże Narodzenie w Dubaju. No to jest właśnie cały kapitalizm. Do Dubaju? Do Dubaju. Zapłacisz? Ale dziecko kochane, nie chodzi mi o pieniądze, tylko o zasady. No, na litość boską, przecież ja nie jestem jakimś harpagonem. Ale uważam, że są rzeczy, na które pieniędzy nie powinno się wydawać. Na przykład stare, wykastrowane, tłuste koty albo Boże Narodzenie w Dubaju. Ja bym zapłaciła za jedno i za drugie, na wszelki wypadek. Moje córeczki. 10 000 euro. Tata, zrobisz parę złotych koron i zaraz ci się wszystko zwróci.
Dziecko kochane, sobie w ogóle nie zdajesz sprawy z tego, co ty opowiadasz. Turystyka dentystyczna prędzej czy później doprowadzi mnie do ruiny. Przeklęte rozszerzenie Unii Europejskiej. Węgierskie protezy, słowackie mostki, polskie korony. Ludzie noszą w gębach pół bloku wschodniego, a jak coś się połamie, popsuje, no to do mnie, żeby to wszystko naprawić. Ale nie o to chodzi. Podejmijmy wreszcie jakąś decyzję. No przecież już zdecydowaliśmy. Kto jest za tym, żeby zapłacić za Gustawa 10 tysięcy euro i tym samym wyrzucić te pieniądze przez okno? Raz, dwa, trzy, cztery. Brawo. A kto jest przeciw? Merry Christmas, everyone! Love, peace i happiness. O, już jesteś, a ja jeszcze w proszku. Wiesz co, poczekaj chwileczkę, dobra? Wiecie, czuję się już tak świątecznie, po prostu właśnie jeszcze zaczął pruszyć śnieg, po prostu obłęd. Lili, ale jest 11:05, a furgonetka jest po dach zawalona prezentami dla klientów. Ale coś nie tak? Nie, mieliśmy drobną familijną naradę. A, na temat wigilijnego menu. Polecam sushi. Lili, ale ja stoję na zakazie! A, słuchajcie, jakbyśmy się nie zobaczyli, to życzę wszystkim wesołych świąt, dużo dobrego i tak dalej. Ej, czekam w samochodzie! Pa! Alfons, nie mamy czasu do stracenia. Jedziemy do banku. Lili, skarbie, Bibeczko, kochanie. Mamuś, uważaj na siebie. Alfons. Idę. Zabalowałeś wczoraj, co? Nie, to śledzi. Kiedy wyjeżdżasz do tego Dubaju? 24 przed południem. Zostawiasz nas samych na świątecznym lodzie. Rodzina będzie w jeszcze gorszym nastroju niż zwykle. No jak żyć? Przywiozę ci też jako odszkodowanie. Bye, bye, Dubaj! Poczekaj, gdzieś wychodzę! Lili! Halo, Rudy? Ja nie rozumiem, dlaczego ty nie odbierasz, no. Przecież nie możesz być czymś zajęty, no. Zgadnij, w ilu miejscach boli mnie dzisiaj głowa. Ach, to we wszystkich, tak. Jak to odsłuchasz, to oddzwoń, proszę cię. Co to jest u ciebie, czy u mnie? No nie, no przecież nie może być u ciebie, no. Wiesz, że porwali Gustawa, tego starego kokcura teściowej? Oho, oho! Nie, błagam, niech pan mnie nie bije, proszę bardzo, nie. To jest, ja jestem za czerwonymi kometami, proszę, to jest komórka, to jest obraz olejny wielkiej wartości. Precz z dyktaturą elit. Leo! Odbiło ci czy jak? A gdzie jest Lili? W pracy, Rudy? Boże, przecież nie można ciebie samego zostawiać w takim stanie, no. Dzwonię do ciebie od godziny, no. Myślałem, że jesteś z tych czerwonych komet. Jak ty wyglądasz? Co to jest? Jedno ci powiem. Nieźle się napocą przy tej robocie, możesz mi wierzyć. Jak się zaczynasz pocić, to swędzi, jakby ktoś na ciebie wysypał worek pchełc. Okropność! No. A jak tam po śledziku? Przetrwałeś jakoś? Bo ja się czuję świetnie. Słuchaj, góry mógłbym przenosić. No widzę właśnie. Jakby te czerwone komety mnie potrzebowały, to od razu bym się do nich zaangażował. Jako kierowca.